Ania od dawna myślała o wakacjach. Możemy zrobić przyjazny środowisku stanik z miseczek żołędzi. Zamocuj miseczki muliną. Zmierzmy pasek. Lekka spódniczka zrobiona z zielonki to świetny wybór do kurortu. Ozdób ją kwiatami i liśćmi. Jej włosy też wyglądają wyjątkowo. Warkocz jest ozdobiony egzotycznym kwiatem. Na kostkach nosi kwieciste bransoletki. Anna udała się prywatnym helikopterem na Malediwy. Nie mogę się doczekać wyprawy pełnej przygód. Ale tu jest pięknie. Witamy na Malediwach. Dziękuję za twoją gościnność. Pomogę ci poczuć atmosferę wyspy. Potrzebujemy tropikalnego naszyjnika, który będzie pasował do tego stroju. To jest świetne. Lokalną tradycją jest wplatanie kwiatów we włosy. Teraz Anna pasuje do reszty. Napij się koktajlu i poczuj się jak w domu. Dziękuję. Macie niesamowitą obsługę. Miłych wakacji. Ania cieszy się słońcem. To raj na ziemi. W międzyczasie Elza szykuje się na wypoczynek w górach. Mam nieco materiałów z atelier. Zrób cekinowe body. Pasuje idealnie. Ozdób soplami z kryształów górskich. Dokończ stylizację tiulową spódniczką z paskiem. To sztuczne futro jest miękkie jak chmurka. I jest też bardzo ciepłe. Może przemienić letnie buty w zimowe. Elza wybiera się w Alpy, by spędzić trochę czasu w górach. W pośpiechu nie jest łatwo znaleźć to, czego szukasz. Gdzie jest moja walizka? Może jest pod łóżkiem? Ojejku, jest ciężka. Olaf robi sobie ze mnie żarty. Wybierzmy strój razem. Na wakacjach muszę wyglądać jak najlepiej. On przymierza spódniczkę i bardzo mu pasuje. Najważniejsze, żeby nie zapomnieć zimowych butów. Jestem gotowa. Ruszajmy! Oj, wygląda na to, że Elza przyszła do złego lasu. W górach łatwo się zgubić. To takie piękne. Chyba jesteśmy we właściwym miejscu. Powitał ją instruktor Ben. Panienka Elza? Tak, to ja. Czy jesteś gotowa na naukę jazdy na desce do snowboardingu? O, te pagórki są takie śliskie. Olaf już zaczął bawić się śniegiem. Wytnij maskę do nurkowania z plastikowego opakowania. Metaliczny papier piankowy ciasno przylega do twarzy i nie wpuści wody. Zamocuj maskę gumką recepturką. Anna jest gotowa podbić ocean. Wytnij rurkę. Teraz będzie mogła oddychać pod wodą. Szybko zanurkujmy. Chcę zobaczyć rafę. Ania robi relacje dla swoich widzów i widzi reklamę podwodnej przygody. Chcę spróbować wszystkiego. Panienko, czy jesteś zainteresowana nurkowaniem? Tutaj możesz kupić maskę. Chcę najlepszą, jaką masz. Wyglądam bosko nawet w masce. Wkrótce zobaczysz podwodny świat Malediwów. Zrób gogle do snowboardingu. Elza wygląda świetnie. Zakryj ramkę, używając małego sznurka. Błyszcząca gumka utrzyma gogle na miejscu nawet przy największych akrobacjach. Idę do was góry. Elza zostanie najlepsza w tym sporcie. Panienko, te gogle ochronią twoje oczy przed promieniami UV. Ten dodatek idealnie pasuje. Nasza piękna królowa śniegu nie spieszy się. Musi najpierw zrelaksować się w jaskini solnej. Gdy jesteś królową śniegu, lód przestaje być zimny. Tu jest znacznie lepiej niż na Malediwach. Zróbmy płetwy. Zamocujmy je, by przypadkiem się nie zgubiły. Płetwy są koniecznym dodatkiem dla każdego nurka. Anna zauważyła, że ma jedynie maseczkę. Ale na plakacie sklep ma również płetwy. Czy czegoś zapomniałaś, panienko? Nie musisz się martwić. Mamy również płetwy. Ojej, są dość drogie. Ale za jakość się płaci. Teraz Ania jest w pełni wyposażona. Jestem gotowa na nowe przygody. Ania wyruszyła do najlepszej podwodnej zatoczki. Nurkujmy! Ale tu pięknie. Zatańcz ze mną, ośmiorniczko. Właśnie tak! Wow, to prawdziwa perła. Wezmę to jako suwenir.
Ale ośmiornica przywiązała się do nowej przyjaciółki. Rzadko ma gości. Pora uciekać. Wytnij z gumowego jajka kask narciarski. Pomaluj na fioletowo i podkreśl perłową farbą. Tasiemki z rzepem zamocują kask do grubych włosów Elzy. Ważną częścią naszych wakacji jest dobra ochrona. Panienko Elzo, w górach napadało śniegu. Świetnie! Będę mogła cały dzień zjeżdżać na nartach. To nie jest takie proste. Lepiej weź kask. A już kupiłam gogle. Ojejku, są całe w śniegu. Ostrzegałem cię. Nie martw się. Na recepcji znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Potrzebuję kasku. To najbardziej popularny model. Nie, nie jest w moim stylu. Może ten? Ten z kolei nie jest na sprzedaż. Ale klienci VIP mogą dostać, co tylko chcą. Elsa przymierzyła kask. Wygląda niesamowicie. Deska surfingowa zrobiona ze styropianowej ramy powinna utrzymać się na wodzie. Dodaj sznurek po bokach. Wytnij detale płetw. Dodaj mocowania na nogi. Dodaj przezroczystą tubkę. Ania przyszła na lekcję surfowania. Wow, to spersonalizowana deska! To własność mojej dziewczyny Anabel. Ale jej imię się nie zmieściło. Ojejku! Śmiało! Możesz na niej poćwiczyć! Nie krępuj się! Zacznijmy od balansowania na piasku. Dasz radę! Musisz tylko uwierzyć w siebie. Teraz możemy poćwiczyć na oceanie. Ale leżenie na desce jest o wiele bardziej fajne. Zróbmy deskę snowboardową. Pokryj całość brokatowym papierem piankowym. Deska skrzy się jak prawdziwy śnieg. Ta lodowa deska pasuje dla początkującego. Teraz możemy zacząć snowboarding. Na początku instruktor pokazuje Elzie podstawy tego sportu. To wcale nie jest straszne. Najważniejsze jest to, żeby utrzymać równowagę. Zaczniemy od tego pagórka. Elza zjechała ze wzniesienia. Jejku, już kocham sporty ekstremalne. Ale na drodze stanął jej wielki blok lodu. Bum! O nie! Teraz utknęła w stercie śniegu. Uratuję cię. Oj, potrzebujesz więcej treningu. Narysuj detale ramki na arkuszu tektury. Raz, dwa, trzy. Wytnij liść. Zrób siedzenie z mieszadeł do kawy. Dodaj drewnianą teksturę i podkreśl. Przez to siedzonko przechodzą egzotyczne liście i kwiaty. Ania znalazła wygodne miejsce pod palmą. Ma piękny leżak z widokiem na egzotyczną wyspę. Czy można chcieć czegoś więcej? Może też zrelaksować się z koktajlem w dłoni. Ale tu jest słonecznie. Gdzieś tu miałam moje okulary. O, zawsze chciałam spróbować kokosa z prawdziwej palmy. Ale nie sięgam. Zaraz, mam ten leżak. Super, mam kokosa. Muszę go tylko rozłupać. Ale jak? Nawet kamień nie daje rady. Ale przecież wzięłam ze sobą arbuza. Co za świetne wakacje. Opróżnij mini butelkę ze sprayem. Weź dozownik i zostaw jedynie metalowy filtr. Zakryj go lustrzaną tekturą. Pomaluj przetarcia na srebrno. Z takim termosem zawsze będziesz mieć gorącą herbatkę. Robimy sobie przerwę po treningu. Pora zrelaksować się i napić czegoś ciepłego. Herbata smakuje nawet lepiej, gdy pijesz ją z przyjaciółmi. A pojemnik po jogurcie stanie się przenośną lodówką. Pomaluj ramkę na niebiesko. Brr, ale jest zimna! Wewnątrz lodówki jest specjalna folia. Utrzyma niską temperaturę. Dodaj rączkę i pętlę. Teraz lód nie stopnieje. Olaf pasuje jak ulał do przenośnej lodówki. Jest ciężki. Wiem jak sobie pomóc w noszeniu ciężarów. Zrobię pudełko na kółkach. I dodam rączkę. Elza zabrała Olafa do ośnieżonego lasu. Zakopałeś się w śniegu po szyję, jakby to był piasek. Ale nigdy nie byłem na plaży. Wiesz co? Mam pomysł. Wyruszysz sobie na przygodę. Będzie ci chłodno i masz co pić. Olaf żegluje. Tak, to przygoda mojego życia. Ania postanowiła się poopalać. Panienko, mam dla ciebie przesyłkę. Tak? To dziwne.
otwiera termiczną torbę i dzieje się coś niespodziewanego. Jak się tu dostałeś? Ale nie przeszkadzajmy przyjaciołom w opowieściach o swoich przygodach.